Od małego dziecka nie tylko przyjmujemy krew naszych przodków, gdzie już zapisane są pewne informacje i pewne struktury, ale również od małego dziecka słyszymy, że to jest niemożliwe, to jest trudne, to jest takie, a to jest takie. I to małe dziecko, które przychodzi tutaj na ten świat jako czysta iskierka boska, dusza wyższa, nagle uczy się, że to wszystko, co uważa za możliwe, jest w rzeczywistości niemożliwe. I tak dorastamy i wszystkie systemy, wszystkie, czy religijne, czy wychowania, szkolnictwa, przekazują nam więcej barier, że to jest trudne, to jest niemożliwe. Takie są zasady, tak trzeba. I tak, czym starszą jesteśmy osobą, to mamy w sobie więcej blokad i więcej ograniczeń, bo one wynikają dodatkowo z naszych doświadczeń. Doświadczamy czegoś negatywnego i budujemy szufladkę. Doświadczamy znów czegoś innego, budujemy szufladkę. I tak w pewnym momencie funkcjonujemy jak maszyna, która widzi to, robi to, słyszy to, czuje to. W ten sposób osiągnięcie szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości wszelakiej, stworzenia Twojego życia w każdym detalu, również materialnym, jest bardzo trudne. Bo wszystko w Tobie, jako ten czarny wilk, mówi: nie, to się nie da, to jest niemożliwe, to jest trudne, u tych ludzi to nie funkcjonuje. Znasz te struktury, znasz te przekonania. Popatrz, gdy rozmawiamy z osobą, która ma na przykład 70 lat, jest przekonana, że zostało jej nie więcej niż 10 lat życia, bo taka jest norma. Gdy mówisz jej, że to leży tylko i wyłącznie w jej przekonaniu, ona ci nie wierzy. Na przykładzie, bo przykłady zawsze są bardzo obrazowe. Rok temu, mniej więcej rok temu, napisała do mnie Ewa, ponieważ była o krok od stracenia swojej drugiej połowy, od miłości, stracenia miłości jej życia. I tak krok po kroku, gdy siła wyższa wskazała, co jest tego przyczyną, okazało się, że Ewa utrzymuje kontakty z jeszcze jakąś grupą innych mężczyzn. Tak na wszelki wypadek, gdyby ten związek nie wypalił, a jest już w wieku tych 36 lat i chce koniecznie założyć rodzinę, to z braku laku dobry kit. Te związki nie były aktywne, ale kosztowały Ewę energię, czyli wysyłanie życzeń na urodziny, jakieś tam napisanie w Messengerze, jakichś takich krótkich tekstów co jakiś czas, tak aby tą znajomość utrzymać na wszelki wypadek. Co się wydarzyło? Ewa poznała swoją drugą połowę i zaangażowała się w ten związek. Ona czuła w 100%, że to jest ta osoba, ale dalej utrzymywała te związki. No bo co, jeżeli się okaże, że to jednak nie jest ta miłość, jeżeli opadną mi te różowe okulary za jakiś czas, no to zawsze mam jeszcze tych innych panów i z którymś z nich mogę ten związek pogłębić. Co się stało? Sygnał alarmowy. Gdy jej druga połowa zaczęła spotykać się z kimś innym i siła wyższa powiedziała: sama stworzyłaś tą sytuację, nie tylko poprzez Twoje myśli, że no a co będzie, jak ten związek nie wypali, czyli automatycznie wątpliwości, które się zmaterializowały, ale dodatkowo, i to jest najważniejsze, utrzymywanie tego starego, tych poprzednich związków przy życiu, pielęgnowanie ich, kosztowało Ewę energię, a tą energię powinna przeznaczyć na to nowe, na to, by to pielęgnować, by mogło to wzrastać. Dopiero gdy odcięła te stare związki, zamknęła te drzwi, usunęła to, co stare, również ze swoich wszystkich myśli, nagle ukochana osoba wróciła i ich miłość mogła w pełni się rozwinąć. To nowe, to piękne, to pozytywne miało miejsce i dostatecznie dużo energii, aby rozkwitać.